bardzo krótka, ale jasna i przejrzysta była dzisiejsza mowa Pana Jezusa, zamknięta w tych dwóch przypowieściach. Perła i skarb. I chyba najbardziej ten obraz trafia do małych dzieci. Powiedz tylko swojemu dziecku, że będziemy dzisiaj szukać skarbu. Jak ono się ożywi, zaraz gdzieś tam ze swoich zabawek wyciągnie jakąś mapę, która się na pewno będzie zgadzała i będziemy tego skarbu szukać. I chyba tak jest, że Ewangelię Chrystusową najlepiej rozumieją dzieci. No ale my dorośli jesteśmy tutaj po to, żeby słuchać Bożego Słowa i również to Słowo zgłębiać. Słysząc tę Ewangelię, szukamy dzisiaj podobieństwa. Ten człowiek, który znalazł skarb w roli i ten kupiec, który poszukiwał drogocennych skarbów, perł, to tak naprawdę każdy z nas. A tym skarbem, tą perłą jest Pan. Można powiedzieć, że wnioski nasuwają się same. Skoro my jesteśmy poszukiwaczami, to nasze życie mamy spędzić na szukaniu Boga. A kiedy już Go znajdziemy, to mamy oddać dla Niego i za Niego wszystko. I to jest pierwsze skojarzenie z tą Ewangelią. I ono jest bardzo dobre, ono jest trafne. Poprawna intuicja. Ale spróbujmy dzisiaj na tę przypowieść spojrzeć troszeczkę inaczej. A dokładnie spójrzmy na tę przypowieść odwrotnie. To nie my jesteśmy tym człowiekiem i kupcem, który szuka perły, skarbu, czyli Boga, ale to Pan jest tym koneserem, który zna się na biżuterii, na perłach, na diamentach, na klejnotach. I to On jest tym poszukiwaczem skarbów. A my jesteśmy tą perłą. My czasem słyszymy od naszych bliskich: mój ty skarbie. To wyobraź sobie, że takim skarbem jesteśmy dla Pana Boga. W oczach Boga każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny i jest jak ta drogocenna perła. Za każdego z nas osobno umarł Chrystus. Za wszystkich razem i za każdego z osobna. My sobie chyba za rzadko to uświadamiamy. Nie za tylko i wyłącznie ogół Pan Jezus oddał życie. Za każdego pojedynczego człowieka. Powiedzmy więcej. Gdyby na ziemi istniał tylko jeden człowiek, to Chrystus nie wahałby się przyjść, narodzić jako człowiek i tego człowieka zbawić poprzez swoją śmierć. Pan Bóg nigdy nie idzie na ilość. Idzie na jakość. Dla Pana Boga liczy się każdy pojedynczy człowiek, a człowiek żyje we wspólnocie. Ale nigdy Pan Bóg nie patrzy na ogół. Zawsze patrzy i celuje indywidualnie. Jesteś skarbem w oczach Pana Boga. Jesteś perłą w Jego dłoni. I Pan Bóg zrobi wszystko i robi wszystko każdego dnia, żeby zasłużyć na naszą miłość. Żeby nas tą miłością potem obdarować. Chrystus wydobywa nas codziennie z ziemi, jak ten skarb, z prochu tego świata. Dlaczego ukrywano skarby w ziemi? Bo tam by ich nikt nie szukał. Włamywano się do gospodarstw, do domów, ale nikomu nie przyszło na myśl, żeby szukać skarbu zakopanego w ziemi. I Chrystus
właśnie szuka nas na takich peryferiach naszego życia. Nie szuka nas tylko i wyłącznie często tam, gdzie byśmy się tego spodziewali. Szuka nas w zakamarkach naszego życia. Tam, gdzie jest szaro. Tam, gdzie jest nijako. No i szuka nas również na targowisku współczesnego świata. Gdzie jest tylko hałas, zgiełk. Każdy się licytuje, próbuje coś utargować. I dla wielu jesteśmy tylko towarem. Jesteśmy tylko tanią siłą roboczą. Jesteśmy jakimś numerem w ewidencji. I znowu powtórzmy to samo. Dla Boga jesteśmy jak skarb, jak perła. Jest takie opowiadanie, pewnie już znamy, jak do pewnego mędrca przyszedł chłopiec i był bardzo smutny. I mówi, bo wszyscy mi dokuczają. Bo mówią, że ja jestem... To niczego się nie nadaje. I ten mędrzec tak patrzy i mówi tak, weź ten klejnot. To był taki zwykły pierścionek. I mówi, idź na targ. Pod żadnym pozorem nie sprzedawaj tego pierścienia. Zapytaj, ile możesz za niego dostać. No i ci handlarze na tym targu tak oglądają i mówią, dziecko, ja ci co najmniej mogę jakiegoś miedziaka dać za to. No i ten chłopiec wraca smutny i mówi, no nikt za nic nie chciał tego kupić. To teraz idź do jubilera. No i poszedł. A ten jubiler tak patrzy i mówi, w życiu nie widziałem takiego skarbu. Nie jestem w stanie zebrać wszystkich moich pieniędzy i kupić, bo to jest bezcenne. Chłopiec wrócił. I ten mędrzec mu tłumaczy, zobacz, dla wielu ludzi jesteś nikim. Jesteś niczym. Ale są tacy, dla których jesteś wszystkim. Tylko znawca potrafi ocenić wartość. I Pan Bóg jest znawcą. Jestem koneserem. On wie, co ma. Wie, za co oddał życie. Prośmy dzisiaj dla nas o wdzięczność, że Pan Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Że dla Niego zawsze mamy wartość. Nawet jeśli bylibyśmy tą ewangeliczną perłą leżącą w błocie przed wieprzami. Pan Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Pielęgnujmy w sobie to uczucie wdzięczności, bo ono nas jeszcze bardziej do Pana Boga przybliża. I tego życzę Wam tutaj obecnym, naszemu kapłanowi spowiednikowi i sobie samemu. Amen.